Cześć, tu Ernest! W tym filmiku dam wam znać o kolejnych zmianach na mapie oraz nadchodzących wydarzeniach. To już dzisiaj o 20:00 powinno rozpocząć się wydarzenie zimowej burzy, o czym dają nam znać lokalne ostrzeżenia w telewizorach. To jednak już nie jest jedyny zegar w mieście. Król Lodu coraz bardziej rośnie w siłę, a wokół jego kuli śnieżnej utworzył się zegar. Przekazuje on informację o tym, ile pozostało do 20:00 dnia dzisiejszego w godzinach. Widnieje na nim w sumie 12 niebieskich płomyków oraz 12 znaków, które razem odliczają czas. Co każdą godzinę znika znak, a następny płomyk, później znak i kolejny płomyk. I tak według wskazówek zegara do ostatniego płomyka na pozycji 12:00, który zgaśnie równo o 20:00. W tym samym czasie coraz lepiej widoczny staje się Król Lodu, tak jak przewidzieliśmy. Teraz, nawet jak się do niego zbliżymy, to nic nam nie zakryje wizji, tak jak to było pierwszego dnia. Dzięki temu możemy z bliska obejrzeć tego monarchę. Samego Króla Lodu już znamy z karnetu. Bardziej interesująca jest jednak kostka, która formuje się w jego dłoniach. Co ciekawe, z każdą godziną staje się na coraz większa. Tak wyglądała ona w okolicach godziny 4:00, a tak o 1:00. Kilka godzin przed 20:00 powinna ona wyglądać mniej więcej tak. Poza tym, nic ciekawego was nie powinno ominąć, a więc lepiej przygotować się na rozpoczęcie eventu, niż na znikające płomyki. Poza tym, Luka78 na swoim Twitterze dał nam znać, że same wyzwania w życie powinny wejść dopiero 5 minut po 20:00. To może oznaczać, że wdrożenie w grze po wybiciu 20:00 może trwać aż 5 minut. Ponadto, tak, będzie nowy tryb w oddziałach duo i solo. Jednak co najważniejsze, zastąpi on dotychczasowe zwykłe tryby, tak jak to było podczas koszmarów czar w Halloween. Ta wiadomość bardzo mnie zawiodła. Trzymam kciuki, że jednak będzie inaczej i będzie możliwość odskoczni od zombiaków w zwykłych trybach. Wyzwania powinny być dostępne przez 10 dni i będą one odblokowywane dzień po dniu po kolei. Tak jak podczas 14 dni Fortnite. Poza tym, na ekranie wczytywania za 8 dzień widzimy, jak Król Lodu w swojej furii wywołuje ogromną burzę śnieżną w stronę niepokrytego śniegiem terenu. Co oznacza, że cała mapa podczas tego eventu będzie pokryta śniegiem. To dobra wiadomość dla tych, których ominął 25 grudnia w grze, kiedy cała mapa była pokryta śniegiem. To, że cała mapa będzie pokryta śniegiem, może potwierdzić fakt, że wersja mapy pokryta śniegiem w plikach gry została kilka dni temu zaktualizowana o nowe miejsca, takie jak nowa lodziarnia na pustynnej części mapy. Jest na niej także obecna kula, co wiemy dzięki Seloxowi na Twitterze. Innym ciekawym wyciekiem jest to, że w plikach gry tego wydarzenia zmianka o pękniętej kuli, co zdradza nam, że wkrótce się ona otworzy już w pełni ujawniając Króla Lodu, albo naszym celem będzie ją zniszczyć. I to w sumie tyle, czego możecie się spodziewać za te parę godzin. Jeśli chcielibyście poznać bardzo ciekawą teorię na temat tego sezonu i skina Zawiei, zajrzyjcie tutaj. Poznacie tam też inne szczegóły na temat tego eventu. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.